3000 subskrypcji w końcu się udało, trwało to ponad 2 lata. Chciałem Wam wszystkim podziękować, osobom obserwującym, subskrybującym, oglądającym nagrania i zostawiającym komentarze. Bez Was nie miałbym tyle subskrypcji, ale dzięki Wam mogę mieć jeszcze więcej, dlatego chciałem prosić, żebyście mogli udostępniać swoim znajomym, polecać mój kanał, żeby jeszcze więcej osób się dowiedziało o tym. Mam wszystkie filmy z fizyki nakręcone, tamte z tamtego roku są nagrane pod FSIP, ale to nie ma znaczenia, bo wiedza jest ta sama. Jak się uczysz od początku do końca, to nawet jak korzystasz z innego podręcznika, bez problemu sobie poradzisz. Na wszelki wypadek kręcę nowe, te z zielonym tłem. One są pod nową erę. Sprawdzałem, że to jest ten sam materiał, no bo nie może być inny, bo tak ustala odgórnie ministerstwo. Więc wiem, że powinienem kręcić troszeczkę krótsze, ale nie chcę ich rozbijać na 8 filmów, że dany dział ma 8 filmów, tylko wolę, że dany dział ma na przykład 2 filmy. Dzięki temu młodzież się nie pogubi. Po prostu najwyżej sobie obejrzą na raty. Minuty obejrzane mają bardzo duże znaczenie i zostawiane komentarze, bo to powoduje, że się wbijam w ten algorytm. Pewnie to już mówiłem, ale może zapomniałem. Z czasem, w przyszłym roku, też miałem w planach, jak się uda, kręcić pod matematykę. Pewnie od czwartej klasy będę musiał zrobić. Czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą. Pod liceum matematykę mam za darmo wrzuconą, prawie całą. Skończyłem nagrania, kiedy przeniosłem się do innej szkoły. Pod rozszerzoną fizykę mam nagrania dla maturzystów, licealistów rozszerzonych i studentów, tylko że one nie są dostępne publicznie. Jeżeli jesteście zainteresowani i uważacie, że dużo Wam dał mój kanał, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Sprzedaję je jako w ramach praw autorskich. To mi się pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć. Nagrania są ze wszystkiego, co pod liceum rozszerzone trzeba umieć, z tego co pamiętam. One są prywatne dlatego, w sensie one są płatne dlatego, że znacznie więcej czasu poświęciłem na tworzenie tamtych nagrań niż tych. Na przykład jeden film godzinny pod podstawówkę łącznie zajmuje mi 6 godzin, mniej więcej, żeby dobrze wszystko zrobić. A pod liceum rozszerzone zajmowało 15-18 godzin. Godzinny film. Więc no, cenię po prostu swoją pracę, dlatego tamte są akurat prywatne na razie. Może kiedyś, jak będę miał 100 tysięcy subskrybentów, to bez problemu wrzucę je za darmo. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba to tyle. Jeszcze raz po prostu dziękuję. I trzymajcie się.